Oto piękny Rostock, ładna pogoda, fajnie słoneczko świeci, zielono gdzieś tu się przebija. Moje ziomeczki są tutaj sekretnie przygotowane. Idziemy zawitać do generała. Ten z kolei ma tutaj dla nas zadanko, więc ekipa, postańcie sobie tutaj, nie łaźcie za mną i nie trójcie mi do pala. A ja zobaczę, co tu nasz główny gościu Berecik tutaj ma do powiedzenia. Witaj, witaj koleżko, no i ścięło. Roboty wykonałem, tak, Duty Soldier, PDA ja musiałem oddać, okej. Okay. Przyszedłem się z tobą zobaczyć. Masz informację na temat tego Stalkera, ale musimy zrobić jakiś Brain Scorcher Equipment. No dobra, czyli musimy zdobyć jakieś rzeczy, jeśli chodzi o spalacz mózgów, czy tam mózgozwęglacz. Więc dostaliśmy kolejne zadanko. No dobra, masz jakieś inne? Ręka kontrolera, to nie dziękuję. Zabić w armii warehouse'a kogoś tam. Takie roboty biorę, bo czasami one się same wykonują w międzyczasie, więc czemu by nie? Tu mamy jakiś target, ale nie jest napisane kto. No dobra, to zrobię. Mamy jakiegoś... Jakiegoś targeta mamy zneutralizować, nie jest napisane kto. Mission failed. Straciliśmy zaufanie dla duty. No czyli, nie wiem dlaczego, pewnie się ktoś nie zrespił. Dobra, no to cóż, zobaczmy czy masz jakieś tutaj dobre towary dla mnie. Z tego co widzę, sprzęty są kiepskie. Co tu jest? Special Upgrade Pack. Spectra DR, Triocom MRR, this combination provides the user longer close range sights for aiming aid. Brzmi fajnie, za 50 tysięcy, nie stać mnie, ale zastanawiam się, czy by nie zamienić tej spluwy, tą sajgę, bo mnie troszkę denerwuje, na klasycznego Remingtona M700. Tutaj akurat tego nie ma, ale nie wiem, czy ja aby tej broni nie mam czasami gdzieś u siebie. Znalazłem sobie Advanced Toolsy, których tak naprawdę nie potrzebuję, więc myślę, że mogę mu opchnąć, nie będę tego ze sobą nosił. Tak poza jakimiś dodatkowymi towarami to chyba nic ciekawego nie mam, więc myślę, że to możemy opchnąć. Żegnaj koleżko i zobaczmy sobie zadania. Locate Brain Scorcher Equipment. Gdzie to się będzie znajdowało? Tutaj są jakieś syfy, które walczą. Tu mamy wszystkich z duty. W tym terenie jest bardzo dużo staszy, ale chyba są, widzicie, stasze pomarańczowe i to nawet takie niezłe tutaj miałbym towary. Tylko pytanie brzmi, czy jest sens, żebym ja już na tym poziomie chodził po jakiekolwiek stasze. Wydaje mi się, że nie. Zlokalizujmy, gdzie jest to zadanie główne. Garbage'u? Znaczy Truck Cemetery? Dawno tam nie byłem i to jeszcze jest jakiś fajny staż. No dobra, no to tu będziemy mogli sobie śmiało przyjść. Mamy też tu parę staszy ciekawych. Zwykły, zwykły, zwykły. Same zwykłe, więc nie będę się nad nimi tutaj pocił, bo tam będą jakieś potki albo inne pierdoły. Więc jakby na tym mi nie zależy, przejdziemy tutaj. No dobra, no to w takim razie cóż. Czy ja mam do Truck Cemetery jakąś prostą drogę? Jest do Rostocku. Tu jest do Truck Cemetery. To możemy sobie przejść od razu właśnie tędy. Ja pobiegnę piechotą, bo mi się jakby wyczerpał fast travel, więc muszę po prostu przebiec. Jest i wysypisko, już troszkę słońce zaszło, więc nie będzie aż tak kolorowo. Zgarnąłem dwóch ziomeczków ze mną. Jest z nami jeszcze Mazepa i Zymiew i oni tutaj będą bardzo do pomocy. Cóż, no poprzednia ekipa się wykruszyła. Myślę, że jestem na terenie w miarę bezpiecznym. Jest tu dosyć cicho, więc śmiało mogę, nawet bez latarki spróbujemy, tak troszkę się poskradać, żebym wiedział, na czym stoję. Mój cel jest praktycznie centralnie przede mną, dokładnie. Jeżeli będę cały czas szedł w tym kierunku, w samo centrum wysypiska, to na pewno trafię. Najchętniej to bym wszedł na górę, żeby zobaczyć, czy co tutaj coś jest. West Base Discovered. To jest dziwne, bo jakby wcześniej tu nie znalazłem żadnej bazy. Może tak być, bo tak naprawdę po wysypisku to ja za wiele nie chodziłem. Bez latarki to tak okan dupy. Nic nie widać. Już tam kogoś słyszę. Będzie niebezpiecznie na Garbage'u, bo tutaj na Truck Cemetery, czyli na tym wysypisku, złomowisku. Bo tutaj często jest tak, że jest właśnie spokój. Nic się niby nie dzieje, a nagle za winkla wyskakuje mi pierdyliard zombie, jakiś tam krwiopijców, innych syfów. Tam w ogóle jest pełno tych anomalii. Gdzieś tu coś słyszę. Chyba w tej odległości prawdopodobnie może to być artefakt.
Nie widzę żadnego skaczącego płomyczka, ale to może być to, bo ten dźwięk taki powtarzający się jakby sugeruje, że gdzieś w tamtym rejonie może właśnie znajdować się artefakt. Tylko, że chyba nie będę się fatygował aż tak bardzo po ten artefakt. No mogę sobie tak tylko teoretycznie tutaj sprawdzić. O, właśnie jest. No nie jest daleko. Nie jest daleko. Myślę, że ekipa tutaj zostaniecie. A ja sobie spróbuję do niego się dostać. Tu widzę płomyk. I on tu przeskakuje z jednego miejsca na drugie. Co my tu mamy? O, grawi. To akurat warto wziąć. Warto wziąć. Świetnie. Grawi jest spoko. A 95 tysięcy to jest klasy drugiej, niedużo brakuje do Goldfisha, więc ja tutaj wezmę go sobie jak najbardziej. To jest spoko loot. Dobrze, tylko teraz nie wiem, którędy wyjść, więc musimy zobaczyć mój radar. Swoją drogą zmieniłem sobie kolimator na droższy. Poprzedni miałem Aima, on kosztował 8 tysięcy rubli. Ten, który teraz mam, kosztuje 21 tysięcy i mam większe pole widzenia. Nie zasłania mi jakby tego całego obszaru, więc jestem zadowolony z tego, co znalazłem. Gdzieś tam odcinek wcześniej. Kto nie widział, jakie tam luty wypadły mi z monolitianów, no to śmiało może oczywiście się cofnąć. Dobrze, więc w takim razie idźmy jeszcze tutaj kawałeczek. Tu zaczyna mi promieniowanie troszkę gryźć dupala. Odbiłem znowu z kursu. No tak to jest i właśnie jest. Ja muszę iść w tamte miejsce. Tylko tu jest strasznie dużo anomalii. Muszę uważać, żeby właśnie nie wpaść w żadne gunwo. Tu mogę teraz śmiało sobie przysprintować i to będzie prawdopodobnie tam. Tam już widzę jest towarzystwo, więc na pewno w tych helikopterach jest to, co powinienem znaleźć. Bądźmy tylko ostrożni, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś wyskoczy. I tu się zaczyna zabawa. No dobra, no to sprzątajmy ten bałagan. Ustawić się, żołnierze. I eliminacja. Czy ja mam dobrą amunicję? Szkoda tej amunicji. Oczywiście, że ta amunicja jest mi potrzebna. Bang. Coś mi nie idzie dzisiaj to strzelanie. Chyba ręce mi się chwieją. Dobra, dwójka załatwiona. Można było to szybciej załatwić, ale ręce mi się chwieją. Towar uprzątnięty, co my tu mamy? O, moja amunicja, to biorę. Mamy taki dobry pistolet na zombie, to też się nie będę skupiał, tym bardziej, że mamy załadowane pod... nie ta amunicja, przepraszam was. Sprzątajcie właśnie tutaj. Nie wstawać, nie wstawać. Okej, ci są pozamiatani. Ty też. U, ale mi go sprzątnął ładnie. To panowie lubię. To panowie bardzo sobie lubię i szanuję. Zobaczmy, czy tu nie ma jakiegoś artefaktu. Nic w pobliżu nie leży. Gdzie jest moja... mój towar? Jakimś cudem go ominąłem. No dobra, no to w takim razie go ominąłem. Nie wiem, jakim cudem. Zobaczmy sobie tutaj. Gdzieś tutaj przy tym helikopterze. Chyba przy tym helikopterze. Dokładnie gdzieś tutaj powinien leżeć stasz. Weźmy sobie, zobaczmy. Mamy akacza, środki promieniotwórcze i bardzo niedobrze, bo muszę biec totalnie na północ, bo cholera, emisja mi tu wpadła. Jajajajajajaj. Find location. Dobra, przebiegniemy tam na sam skos. Obym dał radę, obym dał radę. Jazda, nie wiem, czy mam tyle czasu. Dobra, wiem, że idzie emisja, no. Cisza przed burzą. Tam jest moja miejscówka. Muszę tam jak najszybciej wejść. Dawno nie było emisji. Nie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Nie zabijaj. Nie, dawaj, dawaj. Zmęczył się. Pod sam koniec. O Boże, zdążyłem. Zdążyłem. Mamy chwilę na odsapnięcie. Dawać, ekipa! Szybciej! Zdążyli. A, oni się nie spinają.
Ten to jest kozak. Pięknie to wygląda. Dobra, mamy chwilę na jedzenie. No i się zaczyna uspokajać. W takim razie jak daleko jestem? Nie działa mi tutaj. Wszystko zniknęło. Dobra, emisja zakończona. Musimy teraz przebiec tą główną drogą. Aż do końca. Ziomeczki, suńcie do pala. Komunikacja jest osiągnięta. Tak naprawdę to po emisji jest duża szansa na to, że znajdę jakąś większą ilość artefaktów. Ale też więcej niebezpieczeństw, więc mam mało czasu. Próbuję przebiec drogą. Tutaj jest jakaś elektroanomalia. Niestety nic tu nie ma cennego. Ekipa gdzieś tam strzela. Jeszcze zaczęło padać. Dobra, czy to gdzieś tu? Cholera jasna. Ostrzał. Zwykła amunicja. Jak ktoś strzela, to jest albo zombie, albo jakieś... Raczej zombie. Na tym terenie nie ma nic innego niż zombie. Dobra, ekipa mi obstawia dupę. Ja i tak muszę iść w tym kierunku. Ale za każdym razem sprawdzam, bo mogą mieć właśnie cenne. I czy to nie jest Remington M700? Nie, to jest TOS, więc na razie nie. Saigę chcę zamienić, więc będę wypatrywał, czy aby Remingtona gdzieś po drodze nie znajdę. Idąc w tym kierunku w nic nie wpadnę. Przez jakieś parę metrów, no właśnie. Mniej więcej w tym kierunku, w tym... I sprawdźmy teraz, jak daleko jestem. Znowu odbiłem. Cholera, to gdzieś tam jest. Przy okazji artefakcik się tu jakiś nowy zjawił. Pytanie, czy to nie jest kolejny grawi. Tapeworm. Ale za cholerę go nie wydostanę. On tam podlas. Próbujemy go wydobyć od tej strony. A jednak... Fizyka działa. Czy to jest coś cennego? Nie do końca. No lepsze to niż nic, jak to mawiają. Dobrze, że chociaż coś takiego mam. Posłuży na przykład do modyfikacji tych wszystkich rzeczy. Oho, dobra, mamy towarzystwo. Sprawdźmy tylko sobie jeszcze, jak daleko odbiłem. No nie, no to jest centralnie tu. W tym miejscu gdzieś. Chyba na tej skrzynce. Okej, czyli to jest prawdopodobnie ten wóz. Czy jest tu jakiś staż? Tam jest staż pod autem. Czołgajmy się, czołgajmy! I tu było schowane. No dobra, mamy amunicję tą, co ja chciałem. Mamy troszkę medykamentów, jest locked case, czyli to, co potrzebowaliśmy. Mamy Sapphire, jakiś fajny pancerz, tylko ja już mam tak naprawdę dużo lepsze pancerze, więc to, co bym tu nie znalazł, jest mi tak naprawdę okan dupy, tego nie wykorzystam.
Ale dobrze. W takim razie mamy pierwszą robotę wykonaną. Ekipa czyści tereny, a my, zdaje się, musimy wrócić z powrotem do Rostoku, prawda? Nie do Rostoku, nie tym razem. To gdzie ja mam się udać? Co my mamy za zadanie? Nie, jednak do Rostoku. Musimy wrócić do ziomeczka. Dobra. Powracajmy. Muzyczka fajnie przygrywa, jest odpoczynek. Podróż była dosyć ciężka, ale dało radę. Jest już noc, więc zawitajmy do naszego zielonego bereta moherowego. Privet, co tu jest? Robota zrobiona, robota zrobiona. Pierwsza robota to jest główna, czyli mamy nowe zadanie, spotkać się z Griffithem. Brain Scorcher Equipment, czyli wyposażenie od mózgu zwęglacza zostało wykonane. Troszkę nam pieniążków padło, więc się cieszę. Drugie zadanie, które wykonałem, to obronić Rostock. Nic nie musiałem robić, samo się wykonało. I że tak powiem, za frajer tutaj wpadło mi troszkę pieniądza, więc to jest akurat spoko. Dobra, czy możemy coś ci zhandlować jeszcze dodatkowego? No szkoda, że on tutaj właśnie nie ma tej amunicji takiej, co ja bym potrzebował, nie? Chciałbym, żeby miał coś takiego u siebie, niestety nie ma. Ja się też grubo zastanawiam nad tymi wszystkimi medykamentami, czy jest sens tyle tego wszystkiego, kurde, nosić, nie? Tego mam na przykład bardzo dużo. Mógłbym tutaj na przykład połączać niektóre tablety, żeby to też tak, kurde, nie zalegało. 300 rubli, to jest 367, 400. No cena się, widzicie, zmienia, nie? No i teraz mamy ile? 10. No to bym zostawił. Tu mamy na przykład winkę. Też trzeba porobić porządki, żeby tyle tego nie nosić. To się tak mówi, ale jak się tego dużo zbiera, to to później, że tak powiem, waży. Troszkę waży, nie? To jest jodek potasu. Jodek potasu też jest głównowarty. Tutaj mamy jakieś tablety. Tutaj też mamy tablety, to akurat potrzebuję. Tu mamy na energię psioniczną, zawsze sobie zostawiam jakieś dodatkowe. No tu widzicie. Ile tych tabletek? No bo ja to zbierałem gdzieś tam z zombiaków. To wszystko, pojedyncze sztuki mi się nazbierały tak, że mi tu po prostu zalegają. To jest winka akurat. Ona bardziej mi tam służy do przygotowania jakichś innych leków. I też jak wrócę do bazy, to myślę, spróbuję z tych leków, co mam, przygotować coś, co mi się bardziej przyda, bo na razie to wszystko to ja zbieram i, że tak powiem, o kant dupy to wszystko, bo ja to tylko noszę ze sobą, a tak naprawdę raptem parę rzeczy wykorzystuję, nie? Herkules zawsze na propsie, to zrobiliśmy, tu możemy też po dwa, to się mieści. Tutaj te tabletki też mogę w jakiś sposób połączyć. No i dużo tego nie ma, tak samo właśnie apteczki można łączyć. Jak tak człowiek sobie zrobi porządki w skrzynkach, to nagle się okazuje, że ta waga mocno spada, nie? Tutaj na przykład 0,3 kg, więc na apteczkach tak naprawdę dużo można ugrać, jeśli chodzi o wagę. Więc staram się zawsze tutaj, widzicie, w miarę je ze sobą jakby łączyć, nie? Po dwie wstakują się, no to niestety nic nie zrobię. Drugie, no to tych tutaj mam ogrom. Pojedyncze sztuki mogę połączyć w potrójne czy w podwójne. Też szkoda, że tak mało tutaj wchodzi, ale nawet nie wiem, czy nie wypadałoby zacząć właśnie używać teraz tych niebieskich przez jakiś czas, bo jednak ja tutaj jak aktywnie walczę, no to jest, że tak powiem, grubo. Mamy tu jeszcze na sprzedaż takie pierdoły. No i w zasadzie tyle. Robota wykonana. Mamy spotkać sobie Griffitha, ziomki moje, koleżki. Zobaczmy sobie, gdzie to tak naprawdę stoimy z tym zadaniem. Zadania, spotkać się z Griffithem. I ten jest gdzie zaś? O Boże. W outskercach aż. Bardzo nie lubię outskerców, no ale cóż, będziemy musieli tutaj przejść. Mamy miejsce docelowe, gdzie możemy zacząć. To jest po prostu sklep. Nie będę też zapierdzielał przez te wszystkie tereny. Więc roboty mam tak naprawdę dużo. No ale dzisiaj jedno główne zadanie wykonane, czyli towar z Brain Scorchera, i to myślę jest akurat spoko robota, bo została wykonana w pełni, tak więc cóż, chwila odpoczynku i następny cel, no to outskirts.